Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszej lekcji. I co odpowiedzieć Anglikowi, kiedy ten pyta Hello, how are you? Czyli cześć, jak się masz? Zazwyczaj w książkach do angielskiego i we wszystkich kursach uczą nas, że mamy mówić fine, thank you, and you, ale to jest tak oklepane, że to od razu, słuchajcie, przykleja nam na czoło łatkę, a ten to jest za granicy, gdzieś pewnie nie z tego kraju. Jeżeli chcesz umieć komunikować się z Anglikami w sposób naturalny i brzmieć jak native, to oglądaj koniecznie, dlatego że dzisiaj poznasz 10 sposobów na to, żeby przestać w końcu mówić fine. No więc jedziemy z tym koksem. Pierwszy sposób, w którym możemy odpowiedzieć na przywitanie hi, hello, how are you, to yeah, good, nie? Zauważcie, co ja tutaj zrobiłam. Po pierwsze, najważniejsza rzecz, na którą musicie zwrócić uwagę, to jest to, że odpowiedziałam przez yeah. Uwaga! Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że kiedy idzie nam dobrze, kiedy wszystko jest w porządku, kiedy nie ma większych problemów, to po prostu mówimy yeah. To yeah jest naszym takim wprowadzeniem, które właśnie daje naszemu rozmówcy znać, że jest ok. Dlaczego? Dlatego, że uwaga, w kontraście z well, ponieważ well będzie już tutaj wprowadzało nastrój negatywny, czyli yeah użyjemy, kiedy zaczynamy mówić, że jest ok, a well używamy, kiedy chcemy powiedzieć, że no nie najlepiej. A ja bardzo szybciutko tylko zwrócę uwagę na to, że naród brytyjski narodem wylewnym nie jest. Każda osoba, która mieszka tutaj już od jakiegoś czasu, wie, że Anglicy zawsze, słuchajcie, trzymają taką kamienną twarz, żeby tylko nie emocji nie pokazywać zbyt wiele. Więc jeżeli idzie Ci naprawdę fantastycznie, to czy powiesz Anglikowi a jest super wspaniale? Nie, nie powiesz oh well, I'm amazing. Tego od Anglika nie usłyszysz. Jeżeli Ci idzie naprawdę fantastycznie, to Ty nadal powiesz yeah, I'm alright, yeah, I'm alright. Czyli wiemy, że możemy powiedzieć yeah, good, you? Możemy też powiedzieć yeah, alright. Tak, jest wszystko w porządku. Jeżeli idzie Ci naprawdę tak fantastycznie, że chciałbyś wykrzyczeć amazing, to możesz powiedzieć yeah, I'm great. Albo jeżeli chcesz powiedzieć, że idzie Ci dość dobrze, to powiesz yeah, I'm pretty good. Ostatnie trzy wyrażenia, które dla Was przygotowałam, pozytywne, których możemy użyć, kiedy odpowiadamy na pytanie hey, how are you? Czyli hej, jak się masz? Możemy powiedzieć yeah, doing well. Idzie mi dobrze, idzie mi świetnie. Yeah, doing well. Uwaga! Tutaj na samym dole mam zadania z gwiazdką. No więc, przyjrzyjmy się tym zadaniom z gwiazdką. Zauważcie, że możemy powiedzieć I'm good, ok? I'm good. Jeżeli powiem, że I'm good albo I'm pretty good, to znaczy, że wszystko jest u mnie w porządku. Co się stanie, jeżeli zamiast słówka good powiem, że jestem I'm well, czyli zamiast słówka good użyję słówka well, zmieni nam się znaczenie. Uwaga! I'm well wcale nie oznacza to samo, co I'm good. I'm good to znaczy, że dobrze się miewam. I'm well oznacza, że jestem w dobrym stanie zdrowotnym, że moje zdrowie jest w dobrym stanie. To znaczy, że nie jestem chora. I'm well. To znaczy, że nie choruję. I'm good to znaczy, że wszystko dobrze u mnie idzie. Dwa kolejne wyrażenia, z których możesz skorzystać, jeżeli chcesz brzmieć jak native. To możesz powiedzieć yeah, I can't complain. Uwaga, can't complain. Nie mogę narzekać. Yeah, can't complain. I na koniec yeah, not too bad. Czyli yeah, nieźle idzie. Okay, not too bad. Okay, not too bad. Okay, słuchajcie, czyli już wiemy, co możemy powiedzieć w języku angielskim, jeżeli chcemy odpowiedzieć
na taką zaczepkę, na takie powitanie, hi, hello, how are you? Jest to niesamowicie, słuchajcie, przydatne w takich sytuacjach jak rozmowa z kolegą w pracy, albo z innymi rodzicami pod szkołą, albo nawet w odpowiedzi na pytanie ze strony nauczyciela możesz powiedzieć not too bad, can't complain, yeah, pretty good. Można, to nie, tak jakby nie jest jakoś tak strasznie slangowo. Są to wszystkie te odpowiedzi, są przyjęte, używane. Może ta you're alright byłaby bardziej taka właśnie potoczna. Zobaczmy w takim razie, co odpowiedzieć w sytuacji, kiedy nie idzie nam wcale dobrze. Uwaga, to jest bardzo, bardzo duża lekcja dla wszystkich osób, które pochodzą właśnie z Polski. U nas w Polsce, z tego co ja pamiętam, z tego regionu, w którym ja jestem, z którego ja wywodzę się, w momencie, kiedy nie idzie u Ciebie dobrze, no to możesz powiedzieć, że nie idzie u Ciebie dobrze. Co więcej, w momencie, kiedy jest u Ciebie dobrze, to nadal możesz raczej powiedzieć, że niedobrze. W sensie, a stara bieda. Anglicy są narodem raczej zdystansowanym. Co oznacza, że, no cóż, oni nie powiedzą wcale, jeżeli jest źle, to na pewno nie powiedzą, że jest jakoś strasznie źle. Nawet jeżeli na przykład się źle czują, to nie powiedzą, och Boże, umieram dosłownie. Oni powiedzą, zaczną od well i powiedzą na przykład I'm a bit tired, jestem trochę zmęczona, albo I'm a bit ill. Ostatnio, słuchajcie, rozmawiałam z takim moim bliskim znajomym, pytam się, co tam u Ciebie, a on mówi yeah, I'm a bit ill, jestem trochę chory, a kaszle, słuchajcie, tak, że koroną wieje, wiadomo, aż normalnie myślałam, że nie będzie mógł chłop oddychać. Przez telefon z nim rozmawiałam, spokojnie. Więc tak, ale pomimo wszystko on powiedział, yeah, I'm a bit ill. Troszkę chory, nawet jakby miał zaraz umrzeć, to troszkę chory jest. Pamiętajcie, w języku angielskim, no nie mówimy jak jest, nie mówimy jak jest. Czyli wiemy, że my możemy powiedzieć, well, I'm a bit tired. Oprócz tego, że jesteśmy zmęczeni troszeczkę, możemy być troszkę chorzy. Dobrze, ale co jeszcze? Jeżeli no nie jest u Ciebie najlepiej i ostatnio się u Ciebie nie powodzi, pod takim czy innym względem, możesz powiedzieć, well, I've been better. To znaczy, że bywało lepiej. I've been better. I to może być na przykład w sytuacji, kiedy są na przykład, nie wiem, rozchodzisz się ze swoim partnerem, albo że straciłeś pracę, albo że jest faktycznie jakaś trudność w twoim życiu, to popatrzcie, Angielka właśnie w ten sposób powie I've been better, bywało lepiej. I ostatnie wyrażenie na dzisiaj to not that great, well, not that great, czyli no, nie najlepiej się mam, well, I'm not that great. Okej, w takim razie poznaliście dzisiaj 10 wyrażeń, z których możecie skorzystać, żeby brzmieć bardziej naturalnie w rozmowie z Anglikiem. To wszystko, słuchajcie, to jest element small talk. Wszystkie te nasze lekcje, ostatnie nasze 4 lekcje, wszystkie, słuchajcie, one pomagają nam swobodnie komunikować się w codziennych sytuacjach z Anglikami. Jest różnica pomiędzy I'm doing well i I'm doing good. Znowu ta różnica pomiędzy well i good. Uwaga. Możesz powiedzieć I'm doing well. Powiedzieliśmy sobie, że I'm well to znaczy, że jestem w dobrym zdrowiu, ok? Ale I'm doing well znaczy, że dobrze się mam, ok? Więc jeżeli chcemy powiedzieć, że dobrze się mam, to muszę powiedzieć albo I'm good, albo I'm doing well. A co się stanie, jeżeli powiesz I'm doing good? No jest to tak jakby w takiej potocznej rozmowie, myślę, że zostałoby Ci to wybaczone, ale zwróć też uwagę na to, że gdybyśmy chcieli spojrzeć na to takim, jakbyśmy się chcieli przyczepić,
to możemy się przyczepić, dlatego że generalnie I'm doing good oznacza, że robisz dobre rzeczy w życiu, na przykład pomagasz sierotom albo dajesz datki. I'm doing good, to znaczy, że czynię dobro, to oznacza czynię dobro, a to oznacza, że dobrze się mam. Ja nazywam się Aleksandra Lert, a to był praktyczny angielski w przykładach. Mua.